Hej, cześć, witajcie moi drodzy w 31 odcinku z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów edycja rozszerzona. Dobrze mnie słychać? Bo chyba mam wrażenie, że grę mam jeszcze cichutko. Ale dobra, myślę, że jest dobrze. Ostatnio mieliśmy zagrać sobie z kimś jeszcze z Vergen w pokera. Ale on oczywiście odmawia mi posłuszeństwa. I to mnie wkurza. Obejrzyj mój. No chcę z tobą w pokera zagrać. Zagramy. Gramy? Teraz? W końcu, bitch, please. Widzieliście w poprzednim odcinku, dlaczego nie chciał ze mną w pokera zagrać. Co za lui. Dobra, stawiamy pełną stawkę. Przeczytałem sobie tam starszeństwo układów. I już to ogarnąłem jakoś. Oj, wypadło mi niestety. Ale mogę zagrać takiego place'a taktycznego. Jep. Okej, dobra. Zobaczymy, czy wygram to wszystko. A jak przegram, to powycinam te przegrane. Jak mi poszło? O, przegrana, nie? No, tak myślałem. Może i umiesz wywijać mieczem, ale pożyjemy. No, no właśnie ten dialog był, ale nie mogłem w ogóle z nim Zagramy w kości. Gramy? Zagrać w kości. Nie wiem czemu, ale to się przynajmniej jakoś już naprawiło. Ile nam się trafiło? O, wszystko takie pomieszane. To bierzemy wszystkie. Dobra. Dajemy czadu. Jeszcze raz rzucamy. Coś teraz się porobiło. O, są dwie jedynki. Nie, trzy jedynki. O, i wygrana, dziękuję. Chyba już obczaiłem techniki grania w kościanego pokera. Są twoje. No i dobrze. A wolałbym coś innego, wiesz? Wolałbym co innego. Jesteś pomocnikiem kowala, może masz coś ciekawego. Mam same ciekawe rzeczy. Masz może meteorytową stal? Mam. W trzech kolorach. Niebieskim, żółtym i czerwonym. To meteorytowa stal, nie majtki czy wstążki. Meteorytowa stal dzieli się na kilka gatunków. W zależności od natury żywiołu, którym jest nasycona i siły nasycenia. Żywioły barwią rudę na różne kolory. Żywioł ognia na ten przykład barwi na czerwono, inaczej się taką stalą pracuje. Inaczej nagrzewa, inaczej przekuwa. Boją? Na pewno jesteś tylko zwykłym pomocnikiem kowala? Chcesz coś, czy będziesz marudził? Żółta stal, czerwona, niebieska. A wiesz co, jednak hajsy wezmę. Jednak wezmę pieniądze. Bardziej się napaliłem na hajsy. Meteoryty to jakoś tak za bardzo mnie nie przekonały. Dobra, poczytałem sobie te twoje komentarze. I doszedłem do wniosku, że no trzeba by było coś z tym już zrobić. Zaraz, no te właśnie, co do pułapek karta 3, to będę musiał się udać do tego uchacza. Za dnia on tam gdzieś jest, więc go zaraz dorwiemy. No i tutaj też szczelin trzeba zawalić za pomocą kartaczy. Czyli jednak się nie myliłem, kartacze są potrzebne. A tu reszta to już mnie raczej nie dotyczy. Okej, okay, to do uchacza. Jak przemyślałeś sprawę? Uchacza sobie znajdziemy w... koło kasztelu trzech ojców. Za dnia, gdzieś on tu jest, może Bieber, tutaj znajdzie. Jest winny człowiek. To co, sznapsa nie będzie? Nie. Czekaj, szukamy. Chyba o tobie słyszałem. Uchacz, uchacz. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Tak łatwo to się tego nie znajdzie. Powodzenia, Wiedźminie. No powodzenia, powodzenia. No już mamy ten kasztel trzech ojców. No i gdzieś on powinien być. Zaraz go znajdziemy i zrobimy co w naszej mocy, żeby
do niego zagadać. O, jest nasz uchacz. Teraz handel. Jeśli można. I ty masz podobno tą recepturkę, nie? Jest kartacz. 70 orenów kupujemy. Dziękuję za pomoc, mój drogi widzu. Naprawdę otworzyłeś mi troszeczkę oczy, bo ja się nieco bardziej pogubiłem w tym wszystkim. No tak, jak się bierze wszystkie misje naraz, to potem tak to jest, że nie wie co robię. Chwileczkę. Może jeszcze wykonasz dla mnie tych kartaczy trochę. Kartacz, kartacz. Gdzie są te kartacze? Gdzie są te kartacze? Przecież kupiłem recepturę. Mam to? No mam recepturę kartacz. Czegoś brakuje mi? Mam 15, 11, przecież mogę zrobić. Zróbże dam mnie, no. Ale on nie chce mi tego zrobić. Jakie... Nie, dobra, wkurzyłeś mnie. A dobra, mamy ten przepis, ale to jeszcze przy okazji kupię u ciebie te kartacze, żebym miał na zapas. Jest, dobra, 6 sztuk. Trochę wydam, ale nadrobię sobie te straty. Tak, gnijące, dobra, mogę iść. Okej, to mamy wystarczająco kartaczy. Wystarczająco pułapek na harpie. Chwileczkę. Wyposażmy sobie jeszcze. Nie dziennik, kurczę, Geralt. Ogarnij dupę. I sorki, że nie było wczoraj Wiedźmina. Z tego względu, że wrzucałem Counter Strike'a i Seven Days to Die, stwierdziłem, nie będę wrzucał 3 filmów, bo by była to przesada. A ja się ograniczyłem do 2 filmów dziennie, bądź jednego, żeby tego dużo nie było. Dobra, wyposażyliśmy już kartacze. No teraz weźmy ten dziennik i zaznaczmy sobie... O! Trzeba te szczeliny pozawalać. O, to jeszcze jest jedna szczelina do zawalenia. To tam, gdzie zbierałem te nieśmiertelniczki. To już akurat mam pod górkę. Bo to nie jest już problem wysadzić ostatnią szczelinkę. Wręcz to jest naprawdę taki banał, że tego w ogóle nie da się, nie idzie pominąć. Okej, widzę, że dużo osób sobie polajkowało tego Seven Days to Die. Ogólnie dużo wyświetleń jest Counter Strike'a. Jestem zaskoczony. Czyli widzę, że nabieram już troszeczkę, no może nie tak wysokiej oglądalności, jaką bym sobie oczekiwał, ale jest coś, coś idzie i mnie to w końcu jakoś zaczyna zadowalać, motywować do dalszego nagrywania. No może nie tak jak kiedyś, gdzie wywalałem po 4 filmy dziennie czy 3, ale też jest jakiś efekt. Dobra, Geralcik, wiesz co masz robić i lepiej, żebyś mi się nie pogubił, bo ja nie ręczę za ciebie. Pójdźmy sobie zaraz, tylko tak pójdźmy, żebyśmy w ogóle mogli trafić. Chwileczkę, odpalę sobie mapę. I chcę iść do tego podziemia. Jest. Teraz trzeba będzie skręcić. Ale zaatakują nas gnilce. O ty. Tak nieładnie. Dobra, proszą się o to, żeby im złoić tyłki. To tak będzie. A Geralt jest do tego idealnie przyzwyczajonym Wiedźminem, żeby z tym jeszcze noskiem, którym się śmiałem parę odcinków temu. Nie, ale nie, ten nosek jest dalej kicki i nie odpuszczę sobie go, nawet nie zdejmę go. Dobra, gnilce atakują.
Dobra, ciebie już tak tutaj zniszczę. Chcę was się pozbyć jak najszybciej. Ło, jak tamten dostał. Ale to już niedługo. Jeszcze trochę posiedzimy w Vergen. Wszystko zrobimy co trzeba, żeby już wykonać tę misję. Ło, ale wybuchło. Ale dobrze, że nie trafiło mnie. Kurde, jestem tak odporny, że ich uderzenia to pikuś mi robią. Nie chcę mi się tych rzeczy od nich zbierać, bo to jest tylko strata czasu. A ja chcę wykonać już najważniejsze rzeczy tutaj, w tej kopalni, czyli wysadzić ostatnią szczelinę. Ale przydało się mi kupić trochę tych kartaczy. Teraz, żebym się nie pomylił, sprawdzę jeszcze mapę. O, tu jeszcze pójdziemy. Tu coś jest. Mówiłeś, że coś jest wysuniętego na górze mapy. Coś jest. A ja muszę zobaczyć co. Co to jest? A? Coś tu jest. Nie mogę tego zbadać, ale czemu to się świeci? To już chyba pewnie było wysadzane. Tylko chciałem się upewnić. Dobra, to zawalimy też ostatnią szczelinę. Tam, gdzie są te nieśmiertelniki. Były przynajmniej. Bo już je wszystkie zgarnąłem. No i tu kolejne... te zgnilce. One się będą tak w nieskończoność rozbić mi kryć dupę. Ale cóż, o, tu krytyk siadł, niezły. Sorki, trochę mi się odbiło. O, zatruły mnie i myślę, że mnie zabiją gnoje. Ło, dobra, nieco żeśmy przesadzili z naszym takim hard kozaczkiem. Ciebie już tutaj tak wykończymy. Jebci, dobrze, skończyło się. Dobra, mogą sobie te pierdoły leżeć. Więcej zginców, nie? Tak się dokładnie tu jeszcze porozglądam. Tutaj mówiłeś o jakimś magazynie z mieczami. Zaraz sprawdźmy, który miecz jest tutaj taki dobry. W ogóle to wszystko to jest gówno. O, tak myślałem. To mnie tylko będzie bardziej obciążać, dlatego wyrzucam. Wyrzucam to wszystko. O, to nie ma dla mnie żadnej wartości, a tylko mnie będzie bardziej obciążać. Okej. Dobra, idziemy. Co? Źle żeśmy poszli. No nie wierzę. Aż mi się po prostu wierzyć nie chce, żebym poszedł nie tą drogą co trzeba. No cóż. To jest Geralt, on zawsze tak będzie robił. Wbrew woli. No tak, bośmy poszli nie w tą stronę. Tam mieliśmy właśnie iść tak. Oj, Geralt. Skończysz mi tę misję i wynosimy się stąd, bo mam już dość tego miejsca, powoli. LOL! Wynurkowały sobie z wilco. Już się mnie wystraszyły. Bobaski. Już, nurkujemy! Tylko zobaczyli mnie na widok, to już odsuwają się. Okej, jesteśmy tutaj, zawalamy tą szczelinkę i wszystko już z górki pójdzie. Jest to co, to o czym myślę, zawalamy tunel. Ocnij się lepiej, Geralt. Oh yeah! No to teraz trzeba odebrać naszą nagrodę od Cecila Burdona. Ale coś tu jeszcze jest w tej kopalni i to mnie martwi. Coś co... jeszcze coś na dole, bo już na górze to chyba zrobiłem, ale coś jeszcze gdzie jest naprawdę bardzo niziutko.
Taką mamy całą mapę tej kopalni. Najniżej, czyli gdzieś tam to. Zanim oddamy misję, to się jeszcze jakoś przejdziemy. Dobra, wypijemy ostatniego kota. No tak, bo mamy już ostatniego kota. Okej, wypij sobie. Nie zaszkodzi ci kilka miksturek wypić na jakiś odcinek. A zresztą jesteś wiedźminem, to tam tobie gówno to obchodzi, ile ty mikstur wypijesz dziennie. Najważniejsze, żeby tylko po prostu sobie życie ułatwić. Okej, to pójdziemy jeszcze tam najniżej. Coś tam jest. Jakiś miecz stalowy czy coś. Ten deseń. A tutaj jeszcze sprawdźmy coś tu. Nie, dobra. Chciałem się upewnić, żebym nie wyszedł na jakiegoś idiotę, żebym pomylił jakieś kurcze drogi. Aha, okej. Teraz stąd tylko wyjdziemy. Będziemy szli tą najniższą. Coś tu jest. Aha, to są te składniki z tych całych zgnilców. Sprawdzimy jeszcze ten dół. Jak tam nic nie będzie, to oddamy nagrodę i szukamy kolejnej misji. I to jest. Chwileczkę. Zaraz, jaka to jest droga? Żebym mnie nie speszył. To jest droga ta na górę. To nie tego szukam. Tu zostało wysadzone. No okej, okay, no to troszeczkę się majdałem z tą misją. Ale w końcu mam już to za sobą. To najważniejsze i nie muszę się przynajmniej z tym męczyć. Tak, tu mamy pod spodem samego Cecila Burdona. Czy nad nami, przepraszam. Nad nami jest Cecil Burdon. Teraz jeszcze sprawdzimy ten dół po raz ostatni. I wyjmij miecz na wszelki wypadek. Jakby cię miało coś zaatakować, nie wiem, czy tam urządlić, to wiesz, lepiej zawsze się przygotuj. Teraz w którą stronę? Wolę sobie naprawdę pomagać mapom. Wtedy mam pewność, że dotrę tam szybciutko. Sprawdzimy to miejsce jeszcze. O, dobrze, żeśmy poszli, bo już miałem nadzieję, że coś mogę źle zrobić. O, proszę! I warto było tu wejść. I tu mamy skrzyniuśkę z solidnym mieczem stalowym z Doi Blatana i Kartacz. O, jak zajebiście, nie? Dzięki, naprawdę. Lepszy pewnie od tego. Nie. A nie, lepszy. Tylko trzeba by było. To jest magiczny miecz. Założymy sobie go. I mu nałożymy jeszcze jakieś wzmocnienie. Czarny kedweński. To się sprzeda. Jeszcze mu trzeba jakąś runę dać. Runa ognia. Runa ziemi. Czekaj, coś mu damy. Nie wiem, zastanawiam się. Redukcja podczas bloku. A dajmy mu runę ziemi. Okej, okay. I już jest nieco lepiej. Tak, tak, może być. Zobaczymy, jak będzie ten walił, bo ma od 28 do 34, czyli lepiej jest. Świetnie. Ale weźmy sobie jeszcze całą zawartość. Czyli rudy żelaza mamy potąd. No właśnie. Dlatego chciałem wziąć całą zawartość. Czyli zrobiłem już dwie, powiedzmy tak, dwie trzecie, dwie czwarte tego, co żeś mi napisał w komentarzu. Z tego powodu się cieszę. Teraz jeszcze trzeba będzie się zająć tymi gniazdami harpi. Okej. No otwórz te drzwi. O. Już myślałem, że ktoś do mnie zadzwoni. Jeszcze sobie tutaj wbiję. Tak dla... na dobrą sprawę chcę zobaczyć czegoś nie... Co to było? A, to było światełko. Zaraz wyjdziemy jeszcze troszeczkę. Stąd wyjdziemy. Nie będziemy się tu... O, coś tu jest.
A to już chyba zostało wszystko jakby... takie już dotknięte, już nie... wzięte coś już. Bo nie ma sensu tego tutaj grzebać. Wychodzimy stąd, oddajemy misję. Nie wiem co możemy od niego dostać. Co to było znowu? O, znowu rudy żelaza. Nazbieram tego gówna. Przydatnego gówna, rzecz jasna. Bo potem mogę coś z tego zrobić. Okej. Myślę, że już możemy stąd wychodzić. Oj, teraz to chyba się, że mnie co pogubił. No właśnie. Bo miałem wracać, a ja żem poszedł kompletnie w inną stronę. To akurat jest źle. Ale idziemy oddać misję. O, akurat się skończył. Nie, jeszcze się nie kończy kot. Dopiero za niecałe pół minuty się skończy. Okej, dobra. No ile jeszcze tych drzwi będę otwierał, zamykał, kurde. No, w końcu. Okej, teraz w końcu po tych trudach możemy oddać misję. Może schowaj miecz, wiesz, żebyś nie stwarzał niebezpieczeństwa. Oddajemy. Zabiliśmy większość trupojadów. Jak to większość? Zejście na niższy poziom zostało zawalone. Nie wydostaną się. Za jakiś czas pomrą, to wznowicie pracę. Dzięki ci, Wiedźminie. Cały Vergen jest ci wdzięczny. Masz tu swoją część. Chivaj, Skax i Zygrin dostaną tyle samo. Od buty z utwardzonej skóry. Co to mamy? Schemat. Możemy wykonać sobie. I to ma plus jeden jeszcze magiczny. Ale chyba nasze buty są epickie, stanowczo, dlatego zostawiamy sobie je. Hola. Dobra, bywaj. Czyli jednak nic. Okej, sprawdźmy kolejne misje. Dzienniczek. Coraz mniej misji. Symbol nienawiści. A gdzie ten symbol jest? Właśnie. Dzienniczek. Vandergrift. Aha. A coś tutaj? Tu nic. Tutaj zabójcy królów. Rachunki do wyrównania. Ale na co ja mam czekać, kurczę? To już czytałem w sumie. Coś było o Saltkirku i Silgradzie. Dobra, zlecenie na harpie. No i teraz trzeba będzie użyć tych pułapek na harpie. Dobra, zaraz będę, zrobię małe cięcie. Okej, udajemy się teraz jeszcze do katakumb, tak na szybko, żebyśmy mogli zniszczyć te gniazda harpii, które jak zresztą od dłuższego czasu nie zostały zniszczone. Dlatego musimy się w końcu rozprawić z tą misją i zająć się już tymi poważniejszymi, które będą decydowały o dalszej fabule Geralta, jak i Saski Smokobójczyni. Chwileczkę. Wbiję jeszcze tu do niej, tak z ciekawości. Mówię tylko tak z ciekawości. Może ona ma tu jakieś te pieśni. Czekaj. Moc, zaraz coś tu znajdę. O, jest, nieśmiertelnik. O. Coś znalazłem. Jestem na dobrym podstawie patomorfologii. Kupujemy. Kolejna książka. Coś tam miała zawartego. To zakupiłem tak na wszelki wypadek. Studia nad krabopajokiem. Dobra, nic już nie będziesz miała tutaj takiego korzystnego dla mnie.
I zaraz sprawdzimy te rzeczy, które kupiłem. Aha. Aha. To chyba jednak nie było to potrzebne. Okej, okay, niemniej jednak idziemy dalej. Trzymaj się! Iskra to tylko tutaj taka skojatel, elfka handlująca niczym innym jak gównem. Ja się napiję. Tak, jedną gałką, ręką gram, a drugą piję. Zarąbiste, nie? Geralt też by się chciał napić, ale on już wypił dzisiaj parę miksturek. To ja już mu podziękuję za takie picie. O kurde, co to tak laguje? Ja tak nie wolno tak. Wiem, że spalona. Okej. Nie wiem, grałem sobie przez ten weekend w Paydaya i strasznie mnie gra wciągnęła. Oczywiście licencja wygasła niestety. Więc postanowiłem, że jak kupię Paydaya 2, to może nawet zrobię serię kooperacyjną z paroma osobami, które już oczywiście dokonałem odpowiedniego wyboru. Okej, mamy te kamieniołomy. Zaraz będziemy zresztą w tych kamieniołomach. Zaraz tu wbijemy i trzeba będzie wysadzić. Jest stary kamieniołom. I teraz trzeba obserwować, gdzie trzeba wysadzić te gniazda. Może dostanę jakieś wskazóweczki. O, harpie się odezwały. O, żeby mi się tak porządnie nie odbiło. Tego bym nie chciał. Dobra, zaraz sobie poniszczymy te gniazda harpi. Tylko gdzie one są? Okej, o, tu chyba jest jedno gniazdo. Nie będę już was zbierał, bo same gówna z was wypadają. Tylko chcę was pozabijać i wyniszczyć te gniazda. Okej, dobra. To chyba tutaj, nie? Zaraz, gdzieś tutaj jest to gniazdo. Zaraz znajdziemy. No w kamieniołomach, to w kamieniołomach znajdziemy te gniazda do zniszczenia. Zaraz zobaczymy i znajdziemy wszystkie te pozostałe. O, tu chyba jest wysadzona już. Coś było? Nie. Wydawało mi się, muszę być bardzo czujny i znaleźć te gniazda. Teraz to jest to gniazdo? To nie jest gniazdo. Rynie trzeba z tej pociachać. Okej, już jest rozciachana. Trzeba kolejną harpię wyniszczyć, bo one mi tylko będą zawadzać. Poszło. To chyba będzie to. Ale trzeba jeszcze się rozprawić z kilkoma harpiami. O, dobra. Przynajmniej mi to ułatwiło robotę. Kurde, i tak dużo tych harpi jest. A i tak mi się poziom rage'u wzrasta cały czas. Leci tam jeszcze jedna harpia, sobie ją wybije. No, i gotowe. Teraz trzeba znaleźć te gniazda. W kamieniołomach, no to w kamieniołomach trzeba je tu zniszczyć, zaraz znajdziemy. A jak nie, to tam wbijemy jeszcze do środka i zrobimy swoje. No, gdzieś tu powinny być te gniazda. Tak po ścianach chodzę, bo tak myślę, że to przy ścianach gdzieś są przylegnięte te całe gniazdka. Więcej was matka nie miała. No właśnie. Dobra, wybijemy was. Nalajcie. Ło! Jakie zaskoczenie! Patrz, respi się i w nieskończoność. Okej. Pozbyliśmy się tego plugastwa.
To nie jest to gniazdo, o którym myślę, niestety. A szkoda. Bo by było już o kolejne gniazdo mniej. Wysadziłem gdzieś trzy, ale gdzie jest reszta, to ja nie wiem, naprawdę. Zamiast medalion. Da? Medalion coś ma? Szkoda, że to nie jest to gniazdo. Tu jest. Dobra, krąg mocy. Ale gdzie są te gniazda? Nie no, zarąbiście. Jesteśmy w martwym punkcie. Nie. Magia lub niebezpieczeństwo. No kurde, no chcę te gniazdka. Tu nic nie ma poza tą skrzynką. No nie wiem, wbiję tam jeszcze. Jak nic nie będzie, to skończymy odcinek. Dobra, wchodzimy tam na własną odpowiedzialność. A to też jest jakaś część kamieniołomu. Może tutaj prędzej będą te gniazda. Ale no cóż, trzeba będzie więcej harpii powykańczać. No klikam, góra. No ale on chowa ten miecz, kurde, co za debil. A, na kolejne działają. Szkoda. Dobra, szukać tych gniazdek. Znajdę je, to je poniszczę. Nie znajdę, to nie będzie niszczenia. Bo trzy na pewno były na zewnątrz, ale tutaj może być reszta. Okej, poszło. Zaraz znajdziemy. Sprawdzimy, przy okazji wyczyścimy teren. A jak tutaj nie będzie, to trudno, skończymy odcinek na tym, w tym miejscu. I zaczniemy już coś konkretnego robić. O, jakie krytyki siadły. To naprawdę ostro. Kolejne, nie? No was też nie mogło zabraknąć. Okej. Wy też prosicie się o manto. O, proszę. Nice. To wszystko, te kryształki przeszukiwałem wielokrotnie. No ale coś widzę, że krucho będzie z tymi gniazdami. Ale sobie wbiję tutaj, żeby polepszyć przekazy. Ło! Krytyczne uderzenie było. Teraz sobie zejdziemy na dół, sprawdzimy dokładnie, bo ja już poważnie mnie to zaczyna męczyć. Jak nie wysadzę tych gniazd, to nie wiem, co sobie zrobię, a misję chcę wykonać. A jak nie, to ją wykonam poza nagrywaniem. To właściwie jest pierdółka na misja. No okej, dobra. Też się cieszę. No i tu mamy projektor, ale to nam się projektor w zupełności nie przyda, nie, to nie ma po co go używać. No i gdzie są w tej chwili te harpie, gniazda harpi? No cóż, tu nic nie będzie. Chwileczka? Nie. Nic tu nie ma i nie będzie. Więc nie mam na co się męczyć już nawet. Ale sprawdzam. Tu raczej też nic nie będzie. Nie ma. Tych gniazd już nie ma. Albo ich jeszcze do tej pory nie potrafiłem znaleźć. Nie, to nie będzie mi się chciało wskakiwać, nie. Dobra. Zakończymy już odcinek, żebym go nie przedłużał. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 31 odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. No cóż, wykonałem parę misji, ale coś z tymi gniazdami jest nie halo i to mnie już poważnie zaczyna drażnić, dlatego albo sobie odpuszczę tą misję i zrobię sobie ją poza odcinkiem, albo jeszcze znajdę jakiś sposób, żeby te gniazda wysadzić wszystkie w pizdu.
Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować i miejmy nadzieję, jeżeli to też wrzucę Wiedźmina, żeby nadrobić pewną stratę. Trzymajcie się, na razie, yo!